Widzowie, został ostatni miesiąc, żeby kupić nowego farminga, czyli 25, z moim linkiem albo z moim kodem, czyli HEROS. Link, oczywiście, znajdziecie do zakupu w opisie. Co wam to daje? Grupę VIP ze wszystkimi modami, ze wszystkimi naszymi save'ami, możliwość grania na live'ach, możliwość występu na odcinkach także bardzo fajna sprawa i oczywiście wiele, wiele więcej. Jak wchodzicie oczywiście z linku, to kod wam się sam zaznacza. To nic nie musicie tak naprawdę robić, ale jeżeli wchodzicie na stronę farminga i chcecie sobie kupić tą grę, to wystarczy sobie zaznaczyć jakąś tam formę płatności. Na przykład, powiedzmy PayPal, zamów przed sprzedaży, i tutaj wpisać sobie kodzik Heros. Siemaneczka mordeczki w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku Zagubioni w lesie, czyli ja i oczywiście Wiktoria. Hej. I dzisiaj widzowie, tak jak obiecywaliśmy w ostatnim filmie, co zrobimy z takich najważniejszych rzeczy, co się mogą nadać w tytuł i we wszystko? Otworzymy. Co? To dolisko. Ale jest jeszcze ważna kwestia, bo to Stodolisko gdzie jest? Trzeba je wyszukać. Dokładnie! I bardzo ładnie tutaj Wiktoria zaczęła się odcinek. Ale to widzowie, za chwilę, żeby już to wszystko mieć fajnie ogarnięte, to stworzymy też nowe pole. No Wiktoria ostatnio na odcinku troszeczkę namieszała. My jeszcze odzewu po tym odcinku nie mamy, bo on dopiero będzie dzisiaj na kanale za półtorej godziny, jakby to nagrywamy, czyli w piątek. A wy to oglądacie w niedzielę, także udanego weekendu wam życzymy. I napiszcie hashtag... Otwarcie, a wam przypnę z ruchu tego do komentarza. Yy, dobra, moja droga. Bierz łopatę. Kop doły, sać drzewa. Tylko nie w tamtym miejscu, gdzie ja będę robił pole. <grych> o tu to masz nie jest drzewa. Takie a ja wiem, że to dla ciebie nie jest takie włochte. To nie jest takie płoste, dobie. O, to to można by było posprzedawać. Ale, kupiłeś te drzewa? No, tam są. Gdzie? No gdzie? No tam. No za, krzo ja za, za krzokiem. To, to ostatnia paleta, tak? Ostatnia paleta, tak. To to chyba seta nam wyjdzie, jeżeli chodzi o drzewa. Tylko nie stać w tych miejscach. Ja i tak skopię to, zrobię pole. W tym miejscu nawet jest to te drzewa zasadzone, bo jak one troszeczkę urosną, to je usuniemy widzowie z tego miejsca. I nie będzie problemu. Dobra, eee, na logikę, jak to ma wyglądać? Czekajcie, ja muszę przejść zaraz się biorę zakopanie. Ale jedna kratka odstępu eee, to jest moim zdaniem podstawa. Tutaj będzie to wyglądało tak. Tutaj mogę sobie dojść dotąd, czyli też będzie ok. Na szerokość to możemy zrobić na tyle samo kratek, czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć kratek prawie bo tam nie doszło troszeczkę. No i tu ja miałem w planach ogólnie, żeby zrobić to delikatnie dłuższe i myślę, że to będzie fajna sprawa, ile to przedłużę? Eee, tak szczerze to jeszcze nie wiem, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobre mordy, jednak delikatna zmiana tutaj nastąpiła. Ja już sobie to wszystko rozkopałem, ogarnąłem i wygląda to tak, że prawie dwie kratki są zostawione, żeby ta miedza była troszeczkę szersza. No bo to jest jedna klasa nie wyspa, także z wiką doszliśmy do takiego e, wniosku. I teraz e, jakbyś mogła tutaj zaraz do mnie podejść, a ty sadzisz dalej. Dobra. Ja bo, już ostatnie już mi to zostało. No bo to też szy, szybko dosadzanie widzowie idzie ogólnie. A patrzę też na telefon, bo tutaj mam pozapisywane ile mamy pieniędzy, ale chyba się nic nie, nic się nie zmieniło, bo gramy na czasie nie, ty mniej więcej. Mamy. Ile? 3000, tak? No, to jest ogólnie do dupy kwota strasznie. Ostatnie yy, zostało mi 10 drzewek. A, 10 drzewek. A przyjdziesz tutaj do mnie na chwilę? No, adzie. A mogę nie cię okrzyczeć na filmie? Nie możesz. No to chodź ze mną, to ja ci tylko delikatnie wytłumaczę. Podlicz, no. ile drzew źle zasadziłaś. No nie, chce mi się chodzić. No ale tu jest, no na polu, to jest banał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jaką chcesz mieć za to karę? Nie wiem. No to przeprasz, chociaż widzów. Nie przepraszam. No i prawidłowo, bo widzów nie wolno przepraszać widzowie za takie błędy. Pamiętajcie, e, ile tutaj kratek wyszło, bo też wam muszę to zaprezentować, żebyście wszystko wiedzieli. I dlaczego to pole jest większe? Tutaj będzie łąka taka mniejsza, a tu doszło raz, dwa, trzy, trzy cztery, pięć chyba, dobrze mówię? Pięć, sześć, siedem kratek nawet doszło. To pole jest prawie dwa razy takie jak tamto. czy nie sadzisz drzew, tylko stanęłaś w tym miejscu? Bo. Okazało się, No się patrzę. Się no Boże, ale już nie! E, ja biorę widzowie grabki i będę sobie to wszystko równał. No i Umaga coś tu. tu t... Co? Mogę tu? To gdzieś no tu na polu nie! I tak te siedem drzew będzie do wykasowania całkowicie. E, zrównamy to wszystko i tutaj z racji tego, że Wiktoria chciała... E, teraz ważny wybór, kury czy kaczki w kolejnym filmie? Kury. Kury, dobra. Czyli będziemy... Pokażcie to tak czy siak pszenicę trzeba tutaj zasiać. Nie wiem, jak to zbierzemy. Może kosą jakoś to skosimy. E, szczerze, nie wiem. Bo nie wiem, czy w ogóle jest taka opcja w tej kosie. Ale mam nadzieję, że jakoś to się uda ogarnąć. Tylko teraz tak, grabki w łapę i lecimy... Można powiedzieć, że bronowała. Ja Wam opowiem jeszcze śmieszną historię. Na start nie wiem, czy tak to robiłaś, bo to tam nie byłaś fanką rolnictwa. Ale ja, widzowie, jak byłem mały i na ogrodzie, na przykład u dziadka w polu nic nie robiliśmy, to na ogrodzie sobie brałem grabki i na przykład po przekopanym sobie tak grabiłem, równałem, się bawiłem, że bronowałem. No to były czasy. Dobra, bierzemy się, widzowie, za robociznę. A nie, tak nie miałam. Ty tak nie miałaś? No bo ty, to, 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 ty nie miałaś dzieciństwa po prostu. No i widzowie nastąpiły delikatne zmiany ze względu na to, że Wika teraz lata z tymi grapkami to ogarnia. No a ja mordeczki zabieram się za wycinanie drzew. Zaraz będę mógł siać, jak, ty, jak skończysz za chwilę, to mi mów. To ja przyjdę, zobaczę, jak to zrobiłaś. Czy zrobiłaś to ładnie, czy zrobiłaś to elegancko, czy zrobiłaś to po prostu, aby było zrobione, no nie? No jasne. Już myślałem, szczerze, powiem ci, że myślałem, że to się zbagowało, ale w ogóle jakby nie... O, teraz... Od boku mi to działa. Tak to mi nie działało. E, wycinamy kolejne widzowie drzewa. Też jeżeli chodzi o sadzenie, żeby ten las był jeszcze bardziej gęsty w tych regionach. Na pewno to będziemy robić. Ja miałem też i na live pograć, ale na tyle jest roboty na tych seriach po wakacjach. Tak szczerze, że widzowie no, no nie da się tego jakoś bardziej dobrze poogarniać. Okej okay. Dobra, to sobie od razu wycinamy i będziemy to znosić bo czas mamy aktualnie na zero, jak sobie zasiejemy już tam widzowie pszenicę rękami, no to będziemy w stanie po prostu przyspieszyć sobie czas i pójść ogarnąć poszukiwania tej stodoły, no bo tam coś pewnie jest ukryte, tylko co, to nie wiem. Dobra, to jeszcze dajmy sobie na pół. Okej, okay, dobra. No i co, i trzeba to nosić. Jak tam, grabkujesz? Grabkuję. Widzę, że tam już większość chyba masz zrobione. To elegancko. Ja cały czas widzę, tutaj też na latarce chodzę. 3681, 4 nam uciekło e, z cięcia drzewa piłką. <laughs> Jego dzień mieli piłę normalną, to widzę, że już będziemy to normalnie sobie odliczać. Ale no, jak mamy piłkę ręczną, no to wiadomo, że ona nie jest na paliwo, żeby tutaj odliczało nam paliwo. E, złodzieje farmingowe się gdzieś tam znalazły i nas okradają w biały dzień. No taka niestety jest prawda. Dobra, podchodzimy tutaj. Dużo cieszy zostało? Fila. Dobra. No, i znosimy. To jest jedyny zarobek, tak naprawdę, aktualnie nasz. No, jak będą kury, no to z jajek, no ale to też widzowie, zanim my zarobimy z jajek, to też będzie taki problem, że te kury muszą się podorastać, bo my, jak kupimy, no to kupimy pisklaki, no nie? Czy kurczaki. Chociaż nie, bo to są pisklaki w farmingu, bo kurczaki, no to już są takie bardziej, już większe, takie białe się robią, no nie? Ty miałeś doświadczenia, miałaś dużo kur kiedyś skąd wiesz ile ja miałam kur... No kiedyś pokazywałaś zdjęcia, że miałaś od groma tych takich małych w pudełku czy coś takiego, czy one A. w pokoju z tobą siedziały, czy w piwnicy? No gdzie w pokoju ze mną, głupi jesteś? W piwnicy No w piwnicy grzały się przy lampie A to lampo I... nawet się grzały I widzisz, i można, i yy, mówi się, że się przyjaciół nie da kupić za pieniądze, kupiłam 101 sztuk 101 sztuk czego? No przyjaciół Jakich? Kurczaczków małych. A, to to rozumiem, bo ja już w końcu zgłupiałem i nie wiedziałem o co Ci chodzi. Dawaj. stare, skończyłam. Woj, czekaj, bo coś tak klikałem. Boże, jak to się wywaliło. E, dobra, czekajcie, to sobie weźmiemy, to zaniesiemy, bo nigdy nic straconego. To drzewo później Wika ogarnie, bo jak ja będę pewnie już obsiewał, e, to sprzedamy od razu dwa drzewa, żeby tak koło 10 tysięcy mieć tego budżetu, bo na razie to jest, powiem Wam, że porażka. E, skończyłaś? Tak, okay. jak oceniasz moją pracę? No powiem ci, że jest równiutko zrobione. Gdyby te drzewa tutaj nie rosły, to to pole by wyglądało, powiem ci, że jak perfekcyjny stół. Wiejski na weselu. Trochę szynki, trochę kiełbaski. E, dobra, e, gdzie masz te Gra grabsony? No położam. Dobra, Moje możesz jest tak naprawdę tamto drzewo i je znosić. A ja widzowie zabieram Ej, się... Dlaczego zawsze ja mam tą najgorszą robotę? Przed chwilą bronowałaś. No co to jest bronowanie nie, niby? No zaraz będę rozsiewał to z ręki. Zawsze albo muszę robić drzewo, i drzewo, i drzewo, i ciąć drzewo, i drzewo, i drzewo. Już nuda. Z tym drzewem. No musisz to robić. Wypad, a nie, nie stoisz tam. Wypad do roboty. Nie, ja będę stać i się przyglądać na ciebie. No, no to dobra, to w takim razie ty masz tu zasiać pszenicę i mnie to nie interesuje. Masz łazić i rozrzucać to z wiaderka. No ja nie. Bym też, a ja by... No. Zebrałeś to wszystko czy nie? No tutaj zebrałem, ale drugie jest wycięte tam leży gdzieś do... O kurde by się wysypało! Ja pierdykam Dobra widzowie, nie wiem czy tam w ogóle starczy tej pszenicy No ale jakoś to I przetestujemy. Tam, gdzie jest wycięte. Już ci pokazuję i zaraz widzowie zabieram za rozrzucanie tutaj tego wszystkiego Wycięte jest drzewo. O tutaj leży, Możesz to już ogarniać powoli A ja Dobrze. widzowie Co? Gdzie o tutaj? No nie widziałaś, że leży? Dobry. Dobra, a ja widzowie zabieram się ogólnie za sianie tutaj pszenicy, żeby później ją zebrać i dawać kurom. No i dobra, widzowie, pszenicę mamy zasianą, także jest to już wszystko fajnie ogarnięte. Mógłbym to jeszcze opryskać, ale też ja mam pomysł na jeden dosyć fajny zakup i to też będziemy. Pewnie w dzisiejszym filmie sobie realizować. No oprysk mamy dalej, no ale na razie niech te wszystkie rzeczy, które tutaj są, sobie po prostu pozostają. Jak idzie Tobie sprawa, bo ogólnie jak sobie siałem to widzowie też zauważyłem jeden dylemat, którego nie powinno być, a mianowicie tutaj leży kawałek drzewa, którego no musieliśmy po prostu nie zebrać gdzieś w kolejnych od... w poprzednich odcinkach. Dajmy sobie czas, widzowie, na dyszkę. Aha, dobra, bo ty to znosisz wszystko. Dobra. I zaraz to widzowie sprzedamy i będziemy zmierzać już ku poszukiwaniom tej stodoły, czy tam jakiegoś innego budynku, bo to nikt nie powiedział na start, że to musi być akurat stodoła. A, bo ty drzewa też wszystko bliżej zniosłaś, tak? Już Czy tam jeszcze coś jest? Nie, bliżej zniosłam. Aha, czyli tu już wszystko jest, tak? No jeszcze tutaj noś A, dobra No ja żem nie widział! Ja żem nie widział, ja żem nie wiedział, pardonsy Dobra. Łoś, Cia... ja cię nie mogłem tego. oj dobra, bo coś mi się myślałem, że mi się zbagowawszy, ale jednak jest. Wszystkie? E... No, jeszcze jeszcze jeden. jeden chyba wiesz. Tak. Dobra. Sprzedawać, czy na razie nie? O, a, pa a patrz co byś zostawiła, a to droższe, jest, widzisz? Pokaż. Aś. No tak, to nie sprzedawaj, bo to musi być. O. Dobra, teraz tak, 3, 6, 8, 5 powinniśmy mieć kasę, to złotówka w tą, czy w tamtą, to już mniejsza, Oto sprzedawaj. Plus 7, 4, 21, czyli mamy ponad 11 tysięcy. Ja bym był za tym, żeby teraz lecieć i szukać w tamtych regionach właśnie, co nam koło fortuny wylosowało. No, gdzieś... poczekaj na mnie. Dobra, to ty pierwsza możesz, tak? No. Dobra, leć. Znaczy, to wam, że to szukanie to takie nie będzie chyba ciężkie, bo... Tutaj ja, widzę jakąś stodołę. Ja na przykład już teraz to widzę nawet stąd. O, sarna! E, także. ta stodoła? Co? No to jest ta stodoła. O, mamy coś fajnego, stary. Weszłaś? No nie weszłam, ale... To jest ja coś? widzę przez dziurę nawet y, od ja tego. Ja też widzę przez dziurę. Dobra. Gotowi widzowie na otwarcie oficjalne? Otwieraj. Ja pierwsza! Dobra! Wóz będziemy mieli! Zajebiście! O, a po co nam wóz jak nie mamy konia? A bo to jest faktycznie, to jest do konia. Patrz, tu są zaczepy jakieś takie dziwne. To nie jest nawet ten, to nie jest nawet wóz widzowie do ciągnika, żeby... Wiesz, to ciągnika też nie mamy. Ej, to jest to samo! A co to jest? No jakieś jakiś mleko No mleko od krów, albo wodę albo albo to, 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 to nie wiem nawet. Ej, pług będzie, nie będę musiał łopatą kopać, ale zajebiście! Ale my jak nie mamy nic. No to trzeba będzie coś kupić. Ej, tu jest siodło. Siodło do Ja pierdzielę, siodło normalnie w łapach mamy. Pierwszy raz mam siodło w rękach. Yyy e, jakiś Kultywatorek i jakaś talerzówka. Tyle? Fajnie, co mamy? Rower. Oj, ale tego się nie da wziąć. To chyba bardziej takie ozdobne było. Bo widzisz, bo tego nie idzie ani podnieść, ani nic. Ale rower by był fajny, żeby kupić na tą serię i sobie przejeżdżać. Widły też widzę, że są, ale też ich nie można ani podnieść, ani nic. A widły też by się przydały na przykład yy, do belek, kostek jak będziemy mieli. No ale to kostki, żeby zrobić, to trzeba mieć prasę. To widzowie, to wszystko zatacza tak naprawdę kręg. Typ. Trzeba nam kupić konia. Koń to będzie koszt... Yy... No, taki do uprawy widzowie w dzisiejszych czasach to 20 tysięcy trzeba, mniej więcej. Czyli nie widzowie. A my tutaj konia? No, ja szedłem dookoła i powiem ci, że ja konia tutaj nie widziałem, tak szczerze. Fajnie, że mamy rzeczy do konia, ale widzowie, jest minus taki, że nie mamy konia. Musimy Wika zapierdzielać po prostu yy, z drzewem i po prostu zarobić pieniądze na to, bo ja innej opcji za bardzo tutaj nie widzę. Także trzeba się powoli brać do, yy, do roboty, chociaż ja bym yy, poprzewijał czas od razu do października i zobaczył jak to wszystko rośnie, wiesz? To to jest nasze, tak? To jest już nasz teren, no? Ale znalezisko fajne, zobaczymy, ja koniem. E, przez, Gdzie ty jesteś? Przez całego farminga. Koszty utrzymania ziemi nam odeszły? Ja pierdykam, to jak my będziemy jeszcze mieli koszty utrzymania ziemi płacić, to też lipton trochę. Dajmy czas na dwa, a od naszej kwoty odejmiemy sobie te 33. 11 073, musimy dzisiaj konia kupić, także e, wariatko, no musimy zapierdzielać z tym drzewem, tak naprawdę. Coś urosło? Nic nie urosło. No, z tego co widzę, to nic nie urosło. Można było jeszcze poprzewijać czas. Tu jest nawiezienie na 100%. A tu, moi drodzy, no nic nie ma tak naprawdę. I teraz pytanie, kupujemy najpierw konia, czy wydajemy pieniądze na rozsiewacz i na nawóz? No nie wiem, no chyba lepiej na nawóz. Mówisz? No to dobra. To w takim razie ja kupuję rozsiewacz, widzowie w tym momencie od razu przy Waszej komisji śledczej. On kosztuje 200. My za niego damy, nie wiem, ile takie coś może w prawdziwym życiu ogólnie kosztować. Jaką byś chciała kolorystykę? A jakie są? Wszystkie, jakie tylko chcesz. Mogę wybrać Różowy. ramę i mogę wybrać górę. To są dwa kolory, Różowy. no nie? Co? Różowy. Różowy? No. Ale góra różowa, tak? No. Ja pierdykam. I od tego widzowie odejmiemy sobie tysiąc, bo myślę, że więcej raczej takie coś nie powinno kosztować. Nie, także odejmujemy no, sobie... Jakie no, fajne! <laughs> ale ty możesz normalnie jeździć i nawoz rozsiewać. Weź spróbuj. No? Nie no, ty wsiadasz normalnie jedziesz. No czekaj, chcę sobie przestawić. A. Dobra, to... Do, Widzowie, zaraz Wika będzie z tym latać. Teraz tak, musimy do tego wszystkiego nakupić jeszcze nawozu. Ale fajne! Co to jest w ogóle? Co? Kukurydza, jakieś te... W ogóle ile artykuły dla zwierząt mamy. Whiskas mamy dla kotów. No Whiskas dla kotów mamy teraz nawet. Worek do przewozu zwierząt. Klatka do transportu kotów. Skrzynka dla kurczaków. Skrzynka do drobiu. Ja pierdziele, widzowie ile tu tam w ogóle rzeczy fajnych podchodziło. Wiaderko. Kek do piwa. Paleta transportowa. Skrzynie mamy różnego rodzaju. Nawet do jabłek mamy takie coś, ale zajebiście nam tu podchodziło. A ja też mogę coś kupić? No możesz. A jak ty to wchodzisz? No w sklep po prostu. A w sklep, ale w jakiej kategorii? No ja mam teraz ten taki obiekty. Obiekty? Bo ja nawóz będę nam kupował, a co? A, no, bo chciałam zobaczyć te, te rzeczy, co ty mówił. No to tam wszystko jest, możesz sobie oglądać. E, dobra, nawozy, widzowie. E, to jest polifoska, no to też sobie zrobimy, że on będzie kosztował tam powiedzmy 250. Tak jak to wcześniej kosztowało, bo to jest 50, czyli damy sobie 500 za dwa. kupimy sobie kota? E, kupimy sobie kota, tylko ja nie wiem, jak jakiej zasadzie to działa, wiesz? Ja też nie wiem. Dobra, odejmujemy sobie 500 i gdzie jest ten blip? Ej, ja widzowie, ja ogólnie kupiłem nawozy i ich nie mam. Yy, Mordo, poszukiwania nawozów. O, ja myślałem, że tu są. Ej, nie ma, na, nie ma nawozów, widzowie, a ja je kupiłem. Kupię po prostu jeszcze raz te nawozy, bo yy, coś tu nie zadziałało po prostu. Nie wiem za bardzo o co chodzi, czekajcie, tak. Są. So. Czyli wtedy nie wiem, czy nam odliczyło pieniądze, czy nie, ale zaraz będziemy to widzieć. Dobra, czekaj. Oho, wyświetlać się? R? Żeby napełnić, czy nie? O, czyli dzisiaj wyświetla, dobra. Yy... Co nic nie mówisz? No mówię. Tak. Nic nie słyszałem. E, dobra, jaka to jest szerokość robocza? Jeszcze mi pokaż. Czekaj, ja sobie zobaczę. Tutaj mamy ogólnie 2,4 metra. To musisz praktycznie przejazd przy przejeździe ja, latać. idzie dziwnie. Dawaj. Okej, okay, bo szkoda nam tego. Szkoda nawozu. Jedź. Ale nie rób... Do tyłu, bo tu nie zrobiłaś. O, teraz idziesz idealnie, ale tu będziesz musiała jeszcze zrobić poprawkę. Wow. Skończył się. Ile z tego worka tam poszło? Dziesięć na szczęście, ja pierdzielę. Ja myślałem, że dużo poszło. Ładuj. No ładuj. No ładuję. No nie widzę, żeby ci leciało. Weź mi to pokaż, bo to y, tydzień będziemy odcinek nagrywać Ale ty jesteś naprawdę No ale no nie ładuje ci, bo źle stoisz, o, widzisz musisz idealnie stać w tym miejscu, żeby ci to ładowało dopiero weź ten worek I tu trzeba podjechać, bo tutaj trzeba da dać delikatną poprawkę, bo tutaj ci odbiło, widzisz, w tamtą stronę i... Kurde trochę widzowie Do dupy to jest zrobione A nawet bym powiedział, że bardzo bo to starcza na krótko straszelnie. A ten nawóz, jak my będziemy po 250 kupować, to jest za dużo. Czyli jak daliśmy 500... Ja nie wiem, ile taki nawóz w ogóle 50 może kosztować. Eee, zaraz to poogarniamy i sprawdzimy na necie w sumie. Dobra, jeżeli chodzi o te nawozy, to my to całkowicie widzowie... No przekombinowaliśmy. Taki nawóz, jak kosztuje 95, to my go będziemy kupować za 100 i to będzie dobre, bo na przykład obornik naturalny to kosztuje w ogóle po 11 zł za coś takiego. Yy, na nawozy troszeczkę więcej. Czyli ja w tej cenie, co tam odjęliśmy pieniądze za 500, kupuję sobie 5 worków i teraz będzie już yy, spokoj, ok. To ty poszłaś wycinać, tak? No. Dobra. Także widzowie, no naprawdę, no mocno, mocno zawyżyliśmy sobie to wszystko. No a czegoś takiego nie powinno być, bo my traciliśmy tylko i wyłącznie pieniądze na coś, co jest dużo tańsze, no nie? Dobra, lecimy z tym nawozem. O kurde. No ja z tym to powiem Wam, że jest naprawdę do dupy. No e. Ja pierdzielę, no nie idzie tym jeździć. No. O, teraz się dopiero ustopniowało, a tak to widzowie średnio średnio to wyglądało. Na pewno to jest lepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o ten nawóz, bo on ma większą szerokość, no nie? Także to jest. Naprawdę rewelacja. Mnie ciekawi sprawa e, tych kotów, tak jak Wika właśnie powiedziała, czy będziemy mieli kota, bo jeżeli jest karma dla kota, no to ten dodatek cały Hofbergman. Coś tutaj dodaje do tej gry różnorakie rzeczy, ale ja jestem najbardziej ciekawy, czego on tutaj nam dodaje. No i co? I te nawozy trzeba będzie robić powoli. Trochę trzeba będzie pojeździć tutaj. Ale to też dwa, dwie dawki nawozu. Jeżeli nie będzie chwastu, to nie trzeba będzie pryskać. Ja opryskiwacz bym inny kupił, ale opryskiwacza powiem Wam, że do konia. No to ja tak szczerze, no nie widziałem nigdzie. No, se zrobimy. O! Szybko, też straszelnie szybko to ubywa. E, dobra, bierzemy sobie dalej te woreczki. Ścinasz drzewa? Tylko pamiętaj, żeby nie sprzedawać, bo ta kasa jest tak zrobiona, chociaż ja mogę zawsze dodać sobie, ją ja w telefonie wszystko widzowie do obliczeń przygotowane. No. Jak zwykle muszę, tylko drzewa i drzewa, no. Ale możesz i to robić przecież. Ale nie podoba mi się. Nawóz? Nie. Ej, Co, fajne? Fajne. Tak. To nie jest taczka i mów głośniej jak mówisz. Paczka. Ja skręcam widzowie w ogóle bez skrętu, a i tak mi. Jest tak Płani dziwnie Płani zrobione. Płani. Co? Dłoń, Michael. No nie mogę tego ogarnąć! No co to kaman? Co za gówno kupiliśmy. A się nie da tego sypać jakoś tak jak człowiek? No to jak sypiesz, jak. Małpa teraz? Do normalnego rozsiewacza w tej grze da się normalnie to wsypać, a tutaj do tego gówna to ja nie wiem, jak to. No, nie mogę stoi w tym samym miejscu co zawsze i nie mogę naładować. No, hit, widzowie. No i dobra, widzowie, trzeba było wydać kolejne 500, czy w ogóle nawóz tutaj porozrzucać. Ja nie wiem, czy to jest jakiś dobry interes i dobry biznes. Powiem wam tak: napełnianie tego to jest istna porażka. Raz działa, raz nie działa. Zostało nam 9000 tysięcy na koncie, tu jeszcze jakieś w ogóle mijaki, yy. Ja pierdzielę, jeszcze tam je wali tym, no. Możesz się zachowywać, byle jak, ale przyzwoicie. No weź, bo to naprawdę my marnujemy tylko pieniądze. Jak ty mnie uderzasz, bo ten nawóz, on wylatuje cały czas i on jest straszelnie drogi. Hmm, tu też jak już to pole tak, tak jest zrobione, że po prostu wstydasz. Dobra, próbujemy, próbujemy, dawaj. No, stój! dawaj kolejny. Ej, ale tak jak we dwoje się robi, to to działa wszystko, widzowie. No, a jak samemu się robi, to jest po prostu na dwoje stworzone. Chyba idealnie, coś mi się wydaje. Idealnie Dużo mnie. Drzew... Dobra, to idę i drzewo, ja już mam nadzieję, że mi widzowie tego wystarczy ogólnie. Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby zarobić na konia na kolejny film, bo jeżeli będziemy mieli na konia, no to, no i na kurnik fajnie by było. O się wszystko. Co? Może. drzewo. A, no to super, ogarnęłaś to. Bardzo, bardzo, bardzo paradoksalnie Ci gratuluję. Bo się zagapiłam i nie pociąłam drzewa. Aha. to, 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 to fajnie Ci to wyszło. Naprawdę polecam, paradoksalnie. Dobra, zrobi po całości. Dojedź chociaż do końca, dojedź do końca. Dobra, widzowie, zrobione. Jeżeli chodzi Spodniałaś? o nawóz, tak, zrobione, mamy to ogarnięte. Chcę to wezmę w łapach po prostu, pozanoszę wszystko do tego, bo tego nawozu na razie i tak nie będę potrzebował. Taki wózek, no to możemy sobie pozwolić w rękach nosić, bo to przecież nie jest ciężkie w prawdziwym życiu. Ja tu też jeden worek tutaj skitrałem, bo w ogóle nie dało się z niego naładować. Nie wiem o co chodzi. No ale zanieść go tam do tego, żeby nie zmógł. No ja dostawały wszystko noszę Tej pierwszej co mieliśmy Ja w ogóle to wszystko w jedno miejsce przeniosła, no wiesz? Ale co? No te maszyny wszystkie. Tak, tylko żeby je podczepić, no to my rękami nie będziemy tego nosić, tylko konia pasowałoby mieć, no nie? No Jakoś Ale to... Mówię, nie? No tak, jako, jakoś to wykombinujemy na pewno. Dwa pola to, mamy to, dziś... Bo wszystko w jednym miejscu, nie? Ale dzisiaj nie w odcinku i tak dużo zrobiliśmy, no nie? No, a kiedy jest biegiem czasem, po prostu sobie weźmiemy, mmm, przygotujemy. No powodujemy gospodarstwo całe kiedyś. No. Dobra, zobaczymy widzowie ile z tego będziemy w stanie zarobić, ale to zaraz i widzimy się pewnie w kolejnym miesiącu. No, żeby zobaczyć, czy to w ogóle będzie rosło. No i znieśliśmy widzowie kolejne drzewo. Znaczy Wika tak naprawdę ogarnęła, bo ja się zajmowałem no. jeszcze tamtymi rzeczami. Tak, e... Znieśliśmy. E... Najpierw widzą, możemy pokazać tak naprawdę najważniejszy aspekt, czyli A sprzedajmy coś. Sprzedajmy może pierwsze, czy nie? Już zaraz sprzedamy. Co się dzieje z łąką? No chciałam sprzedać. Ona jest gotowa do zbioru, czyli łąkę będziemy mogli kosić w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że kosą, którą kupimy, będzie się dało to zrobić, bo jak nie, to będzie lipa. A, no to ja już szedę sprzedać drzewo. Yy, pszenica? tak, rośnie, ale jest widzowie ogólnie słabo, bo chwasty też rosną. No. I to widać jest daleka. Gdzie ty o? widzisz kaszory? No nawet o tu masz, razie, każdy... no. widzisz. Czyli trzeba będzie to pryskać od chwastów, i później jeszcze nawozić. Ja pierdzielę, ile tu jest. Tu widzowie jest tyle roboty, ale to pewnie już poza odcinkami my sobie to wszystko fajnie przygotujemy, żeby was nie zanudzać jest tym wszystkim. Nie, być tego jednego. A wor... Aha, bo one się tu kupiły, ja go nie zauważyłem. Patrz, tu jest drugi, te dwa co nam zniknęły e, na start odcinka. Czyli jeszcze muszę od tej kwoty 200 odjąć, bo dobra, wtedy ja sobie mimo. pododawałem, dobra. Czyli takie bariery. No to dobra, to przynajmniej widzowie więcej nowozu będziemy mieli i możesz czynić hory, honory i sprzedawać tak naprawdę to drzewo, to my zaraz zobaczymy ile będziemy mieli pieniędzy. Jeżeli będziemy mieli około 200 tysięcy, to odcinek jest jak najbardziej udany, bo będziemy mogli sobie kupić w kolejnym filmie e, na pewno konia i to nam sporo ułatwi roboty, bo pług do konia kultywator. Słuchajcie, wnika żadnego nie ma nic. No ale Daję. dobra, dawaj 8107 22 672, ja robię screena I tak widzowie kończymy dzisiejszy odcinek No znaleźliśmy naprawdę coś fajnego Bo to trzeba przyznać Zrobiliśmy nowe pole Pozabrabialiśmy pieniądze Kupiliśmy nowy nabytek Naprawdę mi się zdaje, że dzisiaj udany odcinek A kolejny odcinek z tej serii już w przyszłym tygodniu Nara